Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną Nathan. Marcin, witaj. Bo dużo się ostatnio dzieje wokół twojej osoby. Patrz, kiedy się nie dzieje? To jest podstawowe pytanie. Kiedy się nie dzieje? Bo teraz aktualnie dzieje się cały czas. Bo jestem królem i ludziom jest to trudno zrozumieć, ale pamiętaj, plebstwo zawsze będzie się wkurzać jako król jest głośno. Kto? A prawdziwi, dobrzy ludzie będą wspierać i będą cieszyć się z czyjegoś sukcesu. Ja działam w słusznej sprawie i zobaczcie sobie, że nie zaczepiłem kogoś bez powodu nigdy. Tylko zawsze, aby wytknąć mu bardzo złe zachowanie. Gdzie jest Odubielu? Jechali do walki z dyktafonem tutaj, aby mieć na haki. Dlatego nikt na nikogo nic nie mówi. Bo każdy ma na siebie haki. Każdy. Nie ma osoby, która nie ma na nikogo haki. Ja, jako jedyna osoba, która nie zdążyła, bo jestem młody, jestem 2003 rocznik, nie zdążyła i raczej nie nabrudziłaby, nie zrobiłaby złych rzeczy takich jak oni, bo błędy każdy popełnia. Też popełniłem dużo błędów, też mogę popełnić dużo błędów. I właśnie ja jako taka osoba, no wiesz, na mnie nie ma nic. Co może być? Na mnie. Wszystko, co miało być na mnie, jakieś głupoty, to wyszło, jak miałem po 15 lat, 16, 17. Wszystko powiedziało, na mnie nic nie ma, bo odkąd szedłem do internetu, miałem swoje zasady, których się trzymałem, czyli zobaczyłem, jak wygląda takie życie imprezowe, że to ej, jednak dziewczyna z klubu to nie jest kandydatka na żonę i ona i mi też wykorzystała można powiedzieć, że to śmiesznie brzmi, kobieta wykorzystała mi wszystko. No nie tak, tak się zdarza. Dużo zobaczyłem, jak to wygląda i wtedy się jakby całkiem odciąłem, tam nic zupełnie nie ma. Spotykałem się na przykład z taką dziewczyną, ona teraz jakby chwilę się z nią spotkałem, dwa razy się z nią zobaczyłem, trzy, po czym zobaczyłem, że ona na transmisji na żywo coś tam komuś robiła na Twitchu. Pod kątem, zawsze ale dziwka, nie? I od razu aut z życia, bo jakby no co to... Czy to pod kąt, czy naprawdę robiła, czy udawała, w dupie to mam, brak szacunku do siebie, nara. I tutaj wstawisz liścik, który od niej dostałem w ramach przeprosin, nie? Wstawisz, bo ci wyślę na przykład narysowany, w ogóle rysunek, wszystko. I najlepsze jest to, że jakby nie przyjąłem przeprosin. Nie, przyjąłem przeprosiny. Powiedziałem dzięki, no tak out. Ale out, no sorry, no ja jakby nie akceptuję takich rzeczy. Kobieta, tak samo jak mężczyzna, bo ja jestem czysty, musi być czysty. Nie. No k***a stary, no a ty jak sprawdzałeś transolą, k***a, że mają kutonga, to jest okej, okay, tak? Nie toleruję picia alkoholu, nie toleruję brania narkotyków, nie toleruję chodzenia na imprez. Ja tego nie robię, to z tego samego wymagam od partnerki. Jeżeli to robi kobieta, to nie połączymy się nigdy. Ja jestem jakby zajęty. Czyli jak on nie toleruje chodzenia na imprezę, ale kiedyś chodził na imprezę, tylko potem stwierdził, że nie chodzi, to kiedyś siebie nie tolerował, a teraz już się toleruje, tak? Powiedz mi, bo jeszcze wracając do tych wszystkich sytuacji z influencerami, o tych materiałach i tak dalej, to napisałeś ostatnio na Twitterze, że próbują cię uciszyć, że ktoś próbuje cię uciszyć, jakbyś mógł to rozwinąć. Kurde, miałem to powiedzieć na moim filmie, wiesz? Byłem na tych aferkach, bo powiedział, dobrze, wbijaj w Dubiela, nie? Wbijaj w Dubiela, możesz wbijać w Dubiela. Po czym szybko pod synem pisał SMS-a do Dubiela i do mnie zaczęli dzwonić, nie? To jest tak jak gry na dwa fronty, nie? To na aferkach tak ci powiedział i... Nie, po. Już a, powiedział, po. Że dobrze, ty tam jedź z koksem. Po czym ten... Potem zadzwonili i Natsu do mnie, wiesz... Ja to powiem na filmie, ale dzwoniła do mnie Dubiel z Natsu i coś mi się włączyło w głowie złego. Ja powiedziałem... Zapomniałem, że Dubiel to Dubiel, nie? I traktowałem go zwykłego człowieka, powiedziałem... No, nie skłamię, ale powiem coś w stylu, że powiedziałem coś w stylu, że wiesz co, no ja nie kłamałem, że tak powiedział Arek. Nie wiem, czy Dubiel by to zrobił, czy byłby w stanie, czy nie. Wydaje mi się, że nie, no ale skąd mam wiedzieć? No tak mi powiedział Arek, nie? To nie dość, że jeszcze przez przypadek po chwili pobroniłem Dubiela. Dlaczego go pobroniłem? Bo to jest taka jędza zła, że go się nie powinno bronić. On potem zaczął mnie obrażać, że ty jesteś ja ci mogę coś tam napierdolić, czy jak ci coś w tym stylu. A ja wtedy mi się dopiero poczuł. Takiego według oczywiście materiałów, bo czy jest naprawdę, to nie wiadomo, nie? Według właśnie innych, takiego, to wycenzuruj, zapowiedziałem to na to słowo. Takiego człowieka, no, takiego człowieka ja pobroniłem przez przypadek, bo po prostu zachowałem się, no, ludzko, pod wpływem chwili, żeby nikomu nie robić problemu, bo to nie moje niby sprawy, ale no, o tym, nie moje sprawy, ich prywatne, ale to, co mówił publicznie, co powiedziałem o tym, że się wymieniali partnerką, to już publicznie było powiedziane. Tak, to mówię, przez przypadek pobroniłem, on do mnie z jakimś ryjem i groźbami, nie? Mówię, och. Telefoniła też na co? Tak, ona mnie zaczęła wyzywać, obrażać. A, ona? Tak, i potem ona, jak ja powiedziałam, że no ja nie wiem, w sensie, no tak powiedział Arek, ale czy to prawda, to nie wiem, nie? I telefon został przekazany do Dubiela z powrotem i on zaczął mnie obrażać. Ja mówię, o, ale przegięcie pały. Od razu się rozłączyłem, wróciłem na chatę, a ja ogólnie nie podaję numerów telefonu, nie? Nikomu. Przez osobom, influencerom, nie podaję numeru telefonu. Czyli dziwię się, że oni nie mają numer do ciebie? A mój numer telefonu z influencerem tylko Kuba Ulfik i Michał Pogzdalo. Powiem ci tak, dziwnie, to jest... dziwnym trafem zadzwonili po programie. Od razu po programie zadzwonili, żeby nie było SMS-y.
jest zablokowany. Potwierdzenie. Bo do mnie dzwonił, nie? Potem zadzwonię. A nie możesz na sekundę, bo później na silnym zadzwonię, to szybko słowo zamienić. No jest, jest, no. To jest jakby wyskakuje od tego iPhone'a, oni wprowadzi taką opcję, że się nawet nie wiedziałem, kto dzwoni, ale dzięki opcji na iPhone'ie pokazało mi może Marcin Dubiel, jego zdjęcie, nie? To już mówię, aha, zajebiście. Lubo. To jest coś tam dzieje, chcą mnie uciszać, ja się uciszyć. Nie, dlaczego Boxdel podał twój numer Marcinowi i chciał, że... Chłopie, nie wiem, no bo wszyscy grają do takiej samej bramki. Powiem ci szczerze, wszyscy dla mnie grają do tej samej bramki, ja nikomu już nie ufam. A najgorsze jest to, że to są takie typy człowieka, że powiedzą ci, że no ja nienawidzę na przykład, powiedzą nam przykład tego nienawidzę, powiedz, że jego matka jest taka, taka, serio powiedz to, bo to prawda, nie nienawidzę go, ty to mówisz, chociaż sam chciałeś to powiedzieć, nie, ale ktoś jeszcze ci upewnił, żeś to powiedział, jest za tobą, wspiera cię, powiesz to i od razu automatycznie ta osoba dzwoni, która ci powiedziała do tej osoby i mówi, ej, słuchaj, Nathan wypowiedział o wiele grubiej, ale dzięki mnie, ja mu mówiłem, żeby tego nie mówił stary i chroniłem to wszystko, nie, zablokowałem. Tak wygląda życie wśród właśnie zakłamanych influencerów. Chwilę pobyłem tam, od razu A to co to? Jakby ja nie za bardzo nie rozumiem jego zachowania. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. To ktoś Nathanowi mówi, ty obraź jego mamę i on obraża jego mamę, a za złe ma osobie, która potem dzwoni, ty, bo on obraził swoją mamę. Autowałem od razu, no trwało to pół roku, aż stwierdziłem, że aut taki 100%, bo po pół roku odciąłem się od większości, a kolejne tam kilka miesięcy utwierdziło mnie w sytuacji, moim zdaniem, że trzeba zrobić całkiem aut tego środowiska, bo to są takie zakłamane szuje, że nie wiesz, że narracja jest jakby tutaj prowadzona, przynajmniej mam takie uczucie, do jednej konkretnej osoby. Nie wiem, mocno, no to, nie? Ej, to świadczy o mnie czy o tej osobie, że ty myślisz, że chodzi o tą osobę? No stary, no, widzisz? Ja myślę, że widzowie też to wyłapią. No to niech sobie widzowie jakby wyłapują. Ja mówię po prostu, jakie są fakty, ja poluję faktami. Słuchaj, jeżeli jesteś dla mnie dobry, to jestem dobry dla ciebie, ale jeżeli robisz źle, to ja się odsuwam. A jeżeli... Czyli on nadal uważa, że to co powiedział, że Dubiel z jakimś tańculą jakieś r**ali k***y na przemian, to jest dobry pomysł. I że tak było, a na co z Dubielem są zjebani, że mu k***a zadzwonili zapytać, dlaczego on mówi k***a takie rzeczy. No ja słyszałem o trochę innym przebiegu tej rozmowy, no ale może Nathan to nagrał, nie? Nie wiadomo. Jeżeli dodatkowo mnie kłamiesz, ja nie wyciągam prywat. Nie wyciągam prywatnych rozmów, nie wyciągam prywatnego, co ktoś do mnie mówi w tajemnicy, bo to, co mówił Arek, on nie mówił tego do mnie na łóżko. On to mówił publicznie przy wszystkich. Ja po prostu jego słowa dałem dalej, nie? Więc ja nie będę wyciągał, bo taki nie jestem, prywatnych rozmów. Wstawiłem screeny, żeby potwierdzić, ale nikt nie wiedział, z kim są te screeny. No tak nie wyciągasz prywatnych rozmów, jak przed chwilą przytaczasz domniemaną rozmowę telefoniczną pomiędzy tobą i kimś. Potwierdziła zgodę, że mogę te screeny dać, które wstawiłem. Ale nie jest tak, że na przykład X influencer mi coś powiedział, coś mi napisał, ja z nim mam dramę, ja to wyciągam. Nie, broń Boże, szanuję prywatność i nie, coś takiego nie robię. A jeżeli bym powiedział o przestępstwie, to co robię? Było to zgłosić i bym to zgłosił, chociaż wiesz, gdyby były dowody. No po prostu jest środowisko i dla wszystkich dzieciaków, które to oglądają, czy tam do rodziców, które mają dzieciaki, pilnujcie dzieci, co oglądają. Nie mówię wam serio, pilnujcie dzieci, co oglądają, bo no to jest przykre. A mnie też zastanawia, bo wspomniałeś o Sylwestrze w Ardendze. No i co cię zastanawia? No zastanawiam się. Patrz, ja Sylwka lubię prywatnie. Go lubię prywatnie, bo dla mnie jest bardzo sympatyczny prywatnie. Ja też go lubię, ale Kasio jak dzwonił na program, to moim zdaniem powiedział prawdę, no. Powiedział prawdę, pomimo sympatii do Sylwka, nie? Powiedział prawdę. Tak samo mówił, że Sylwek powiedział, że Michał nie jest w Goats. Boxdel. Przecież oni mieli już 4 odcinki nagrane z Goatsami i je nawet opublikowali, nie? No, Sylwek, wiesz co? Fajnie jakby wrócił, chociaż nie wiem, czy teraz będzie trudno, do tego, co robił na początku. Czyli komentarze cały czas i tyle, a nie takie brechtanie się z innymi twórcami, bo to mu na dobre nie wyjdzie, nie? Moim zdaniem. Z całą sympatią do Sylwestra, ale to mu na dobre nie wyjdzie, takie jest moje zdanie. Nie, to grubo, bo cały czas jakby poskrinowałem sobie twoje wypowiedzi na Twitterze i to mówisz, że ten syf już wybija, że tego jest za dużo. No stary, powoli wszystko wychodzi, zauważ, nie? To już jest tak dużo, że to jest niteczka, tak, to był sznur. Potem to się zamieniło w taki, wiesz, poszczępiony sznurek, a teraz jest niteczka. To wszystko ci ludzie wieszą na niteczce. Znaczy, że jedna osoba sypnie gdzieś w połowie i połowa się urwie. Nie znów się ktoś urwie i pospadają. No cały czas wychodzą nowe rzeczy. Pamiętaj, ci***y nie mają czegoś takiego, że nie mają jakieś sekrety, bo są ci***y. A to każdy, kto był w tym pokoju jest... No stary, no a tam każdy ci***o, kto tam był. Dla mnie ktoś, jak bierze, jak ktoś spróbował narkotyków, to nie jest. Chociaż nie polecam prosić narkotyków, bo tam będziecie pod nie po prostu sięgać bez większego problemu. Bo tak działa ludzki organizm i umysł. Ale ktoś, kto regularnie bierze, albo mówi, że nie bierze, i tak bierze, no to jest. No, jest narkoman. A powiedz mi, bo też ludzie o to pytają, że skąd ty to wszystko wiesz, skoro nie byłeś w tym pokoju, skoro nie było cię przy tych sytuacjach? No, myślę, że
potwierdzeniem może być to, że na programie się przecież przyznał Arek, że coś takiego było. Tak samo Michał Bozelbaron. Na aferkach się do tego... Lotny pokój, tak? No tak, ale powiedzieli, no i co z tego, coś w tym stylu, bo ciebie nie zapraszają, cały czas nie zapraszają takie rzeczy, ale ja nie jeżdżę, nie chodzę na aftery fejmowe, czy tam prime'owe, klautowe, w sensie ja tak podam, te federacje, bo aftery są po wszystkim, nie? Po wszystkich organizacjach i nie ma wpływu, czy to jest Prime, czy to jest Cloud, czy to jest FEN, HSW, nie mają wpływu na to, co się dzieje na afterach, bo to zawodnicy sobie organizują aftery. Ja tak podałem, na wszystkich tych afterach nigdy nie chodzę, bo to jest syf. To jest kurstwo, narkomania i same fałszywe mordy. To tak bije fałszem tam na tych afterach, że tam byłem parę razy na początku i od razu stwierdziłem, nie, out. Widzę te uśmiechy, zakładam jakieś teksty, gadki, po prostu nie mogę na to patrzeć i autuję z tego całkiem. Dlatego po walce z Szeligą troszkę prędzej myślę, w sensie po walce z Szeligą troszkę prędzej niż planowałem na początku, robię wyjazd za granicę i tam sobie będę prowadził zajebiście spokojne życie, a w kraju, w którym będę, jest cięższy dostęp i do alkoholu, do narkotyków jest praktycznie zerowy, okres jest to najbezpieczniejsze miasto na świecie i nie musisz czuć się niekomfortowo, nie wiem, kobieta nie musi się bać wyjść z domu w nocy, że napadnie. Nie, to można powiedzieć, że to jest kraj trzeciego świata, jest bardziej cywilizowany niż Polska. Dobra, ale powiedz mi jeszcze, no bo nie odpowiedziałeś, że... Co to jest za kraj? Chcą wiedzieć, skąd ty masz te informacje o tym, co dzieje się w tym... Nie mówię o tym publicznie, no wystarczy chwilę pobyć w tym towarzystwie. Każdy o tym gada, każdy o tym mówi, no. Chwalą się. No to oni się tym chwalą, bo patrz, głowa osoby, która stosuje narkotyki, coraz bardziej wyzwala w tobie, ja to wiem ogólnie z psychologii i ze wszystkiego, bo ja na przykład dużo Roberta Rutkowskiego słucham, oglądam, bo się interesuję takimi rzeczami, jak chcę zrozumieć po prostu umysł osoby uzależnionej, nie? Alkoholika, od narkotyków, wszystkiego. I osoba, która bierze, u niej takie są jakby neurony w głowie. Ja nie powiem tego takimi mądrymi słowami, tylko tak, żeby ludzie zrozumieli. Tworzy się coś takiego w głowie, że te twoje zapory, nie, które masz, jakby ta blokada na pewne słowa, ona znika i na pewne sekrety, że przełamujesz wstyd, przełamujesz jakby takie opór, że ty jesteś, co za tym idzie, pewność siebie, zauważ, że osoby, które biorą dragi, są pewne siebie, nawet kiedy nie biorą chwilę dragów, są pewniejsze siebie niż przedtem, tak samo alkoholicy, to robisz się pewniejszy siebie, co za tym idzie też, nie trzymasz sekretów, ty nie masz wstydu, ty możesz śmiało mówić o tym, zauważ, że oni nie kryją się, że biorą, oni mówią o tym, że biorą, cały czas mówią o tym, że biorą, nie przed kamerą, nie? Chociaż są nawet tacy mocni, co mówią przed kamerą, że biorą, jak Cheek, jak Popek, jak ktoś jeszcze, to już jest taki psolidny narkoman, co nawet przed kamerą się nie kryje. Ale w towarzystwie, nawet osób, które nie biorą, to ciągle są żarty o dragach. Cały czas na tych wydarzeniach są żarty o dragach, że no, chyba po kreseczce, to tamto, no ja bym sobie to jest ciągle są te żarty. Wyłączać ta blokada takiego zdrowego rozsądku, że ej, o tym się nie mówi, o tym nie mówimy i już zaczynam o wszystkim beblać. A potem zdziwieniem, że ej, to wychodzi? Ciekawe, czy Federacja da karę Natanowi za pomówienia, jak dali Polakowi, bo tu nie chodzi, że spaja, tylko że ten Cula wykorzystał dziewczyny i im podawał koks czy bo Natan to teraz marionetka Boxdela. Ale oni mu za to płacą. William napisał, on mówi prawdę, ale ile można tym pierdolić, że ktoś w czasie wolnym sobie ciała. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. No bo z jednej strony, kurwa, jak ktoś chce se ćpać, to nie chce ćpać, nie? Z drugiej strony pytanie, czy kurwa autorytetem i takim wieszczem, kurwa, moralnych zasad może być osoba, która sama się do nich nie stosuje. No to już jest, kurwa, bardziej światopoglądowy, kurwa, światopoglądowa dyskusja. No bo z jednej strony, jeśli ja bym ćpał codziennie, ale sprawił, że wy nie będziecie ćpać, bo bym mówił, że to złe i tak dalej, ktoś by się mną zasugerował, to robię dobrze czy źle? No z jednej strony jestem hipokrytą, z drugiej strony odwodzę od ćpania wiele osób, nie? Wydaje mi się, że Aroj, tańzula. Ale nie, pomaga ci mówię, tak wyglądają zazwyczaj ten pokój 222, nie? Przecież tam tego, co w tym pokoju chyba Szeligi nie było. To jest Arkadiusz Tańcula, a to jest Piotr Szeliga, nie? Co ty robisz? Tak wyglądają ich zabawy nawet, ci powiem. Chłopie, to jest chore. Ja nie żartuję. Nie, ale co ludzi zdziwi na przykład. I to nie są sekrety. Ja dziwię się, że to jeszcze nie powychodziło. Przeprowadzisz się do Warszawy, pójść na parę imprez i co słyszysz? Że największym jest Dubiel na przykład, nie? To nie jest sekret influencerów. Wystarczy pobić trochę w takim towarzystwie. Dlatego ja się odbiłem, bo ja nie muszę mieć takich informacji. Ja ci mówię, ja chcę zniknąć w ogóle. Ja chcę w ogóle zniknąć całkiem ze takiego świata za rok, za dwa lata. Chcę powiedzieć to, co mi zostało do powiedzenia jeszcze. To, co wiem małymi kruczkami. I mogę.
Autować. Chciałem się jeszcze zapytać o tego tweeta, który odbił się mocnym echem. Najbardziej fałszywy ten, który przyjacielem wszystkich. Połącz kropki, witaj w mojej grze i planie w 2024, który was zdziwi. Dużo komentarzy tam pojawiło się. No nie wiem, niech ludzie sobie zinterpretują, o kogo chodzi. Mówię, połączcie kropki, to nie jest trudne akurat. Mnie dziwi bardzo jedna rzecz, nie? Jakby, nie wiem, jakby w takim, jakby tak jak Natan się zachowuje w stosunku tam do Natalii, do Dubiela i do kilku innych osób, by się zachował w stosunku do mnie, to na następny dzień miał pozew w sądzie. Ja też, to jakby to było śmieszne pod tym względem, że jak mówił takie rzeczy Natanowi, czy Denisowi Cęckiemu, czy Labrydze, to oni co mu zrobią, jak są sztywni, i na psy przecież nie pójdą. Ja bym poszedł od razu. Ja bym mózg rozkurzył. Taki groźny jesteś, William? To czemu w twojej walce na Cancer Fighters nie miałeś tlenu po 10 sekundach, cwaniaczku? A co jeżeli mówi prawda, a nie ma białka? A czym się różni mówienie czegoś, co uważasz, że jest prawdą, nie mając na to potwierdzenia, od wymyślania tej rzeczy? Więc czemu stosował pozew? Okej. Okay. Wiesz, bo to chodzi o to, jeśli ja na przykład wiem, że jesteś profilem, ale nie mogę tego potwierdzić i zacznę mówić, że jesteś profilem, to ludzie mają mi wierzyć, bo być może po prostu nie ma dowodów, czy kurwa cię pomawiam? Wiesz, o co chodzi? Jakby to jest... Ja rozumiem, że Marcin Dubiel obecnie nie ma najlepszej pasty w internecie i ludzie go nie lubią i kurwa też dziwnym trafem, zobaczcie, dziwnym trafem Natan za każdym razem sobie wybiera osobę, która w danym momencie albo jest bardzo słaba, jak na przykład Marcin w tym momencie, bo nikt nie przyjdzie Marcina bronić. To jest analogicznie, jeszcze brakuje, żeby Fagatę wyzywał, bo Fagata obecnie czy Marcin Dubiel mogą mieć całą prawdę, i całą rację świata, ale ludzie im jej nie przyznają, bo ich aktualnie nie lubią. Czy to się zmieni? No nie wiadomo, nie? To jest dlatego znane. Najgorsze, że te sprawy są ciągną się w nieskończoność, dlatego fajnie, jak ktoś nie jest zameldowany w Gdańsku, w Warszawie, we Wrocławiu, na przykład, nie wiem, gdzieś tam, no gdzieś tam, nie? Czy Dubiel ma jeszcze jakieś nadzieje, przede wszystkim szanse, że się podniesie z tego? Oczywiście, że się podniesie. Marcin Dubiel jest niezniszczalny i przede wszystkim jest niewinny. Nie zostały mu postawione żadne zarzuty, a jakieś takie szczekadło internetowe, które tam szczeka czy pomawia, to albo mają sprawę w sądzie, albo będą mieli. No jakby na koniec dnia wszystko sprowadza się do tego, że będą musieli stanąć przed kamerą, grzecznie przeprosić, zapłacić zadośćuczynienie, które pewnie nie będzie niskie, i opublikować, tak? I przykleić sobie łatkę do czoła, pomawiacz, oszust, no. Jest niewinny, ale jest też turbo z***em, a to jest osobna para kaloszy. Ale bycie z***anym jest ten, legalne. I to, że ty jesteś legalny, to, że ty jesteś z***any, to nie znaczy, że złamałeś prawo. Po prostu to tyle, nie? Natalia to ma jednak anielską cierpliwość do chłopaka, tyle ciosów z każdej strony, ona dalej przy nim. Szacun ogromny. Chyba najbardziej lojalna osoba w jego życiu, nie licząc rodziny. Nie no, jest jeszcze William, nie? No, z tych takich internetowych, co tak jacyś, wiesz, wielcy przyjaciele z Reala, to myślę, że tak, nie? Jest jeszcze William, no. Ja wam powiem tak, jakby będzie dobrze, nie? Nie mogę się wypowiadać na temat tego, jak te sprawy sądowe postępują i tak dalej, ale są w toku. A z racji tego, że to nie jest skomplikowana sprawa, jakaś kurwa, wiesz, na 2,5 miliona tomów akt, tylko to są bardzo proste rzeczy. To jest jeden film, nie wiem, dwa filmy, trzy filmy, cztery wystąpienia publiczne, 8 postów i 2 live'y, to dosyć szybko pójdzie. Dubiel też ci gadał, że miał nic na niego nie wyjść, a jednak wyszło tak, że ch**e, co tam w prokuraturze jest. Dubiel też ci gadał, że miał na niego nic nie wyjść? Ja nie wiem, skąd ty takie rzeczy bierzesz. Poza tym nic na niego nie wyszło. Znaczy, ja wam powiem tak, możecie żyć dalej tą nienawiścią, którą wzbudził was Konopski Sylwester Wardęga do Dubiela, pomawiając go o rzeczy, których nie są w stanie udowodnić. Możecie to robić, jakby spoko, nie? Ale jakby na koniec dnia prawda jest taka, że Marcin nie jest oskarżony w żadnej sprawie, a nawet jeśli by był, to do momentu wydania prawomocnego wyroku nadal byłby niewinny. Co wyszło na Dubiela? No w sumie to nic. Wyszło potwierdzenie to, co wszyscy wiedzieliśmy, że jest delikatnie mówiąc niedojebany. Jeszcze trochę wyginiemy jak mamu, rybacem bez żalu. Zgodziliśmy kij, mimo to układy.